i szukałem sposobu i też cały czas myślałem, jak mogę chłopakom pomóc. I też niezwykle się cieszę, że to takie kulisy, ja nie jestem w stanie teraz uwierzyć. Wierzyłem cały mecz, pozbyłem się wszystkich teraz emocji, taki jeszcze była też taki smutek, taki, że to nie działa. Pierwszy start, tak powiem, przeciwnicy mieli dużą przewagę, zagrali po prostu lepiej w dwóch pierwszych meczach, ale my odrabialiśmy i świetna też postawa Panosa i otwartość na to, jak można zmienić grę w takim wieku. Pełen podziw. I później Marek, który ruszył z Grotą, który jest czołówką światową. I potem Debel też i rola Gina, który wszedł gotowy po 3-4 godzinach siedzenia i Miłosz, który wziął taką odpowiedzialność w taki mądry sposób. Jeszcze raz to powtórzę, więc to ogromne gratulacje. No, niezwykle się cieszymy, bo chyba dawno takich kulis nie było finału i to też pod kątem takim, że no, jak się mówi o Bogoriu, zawodnikach gladiatorzy, no to to byli dzisiaj gladiatorzy i widowisko też niesamowite i organizacja też w tym miejscu była, uważam, niesamowita i no naprawdę pod kątem widowiska i całości zagrało wszystko, więc też ogromne gratulacje dla całego zespołu organizacyjnego, dla Lotto Super Ligi, dla PZTS-u i dla Was.